czarną skrzynką, tak pierwotnie nazywano tą drugą skrzynkę, czyli skrzynkę rejestrującą parametry lotu. Aczkolwiek w tej chwili poszukuje się zawsze obu. Dlatego, że nie tylko informacje o parametrach lotu, ale także zapis rozmów może dać nam bardzo kluczowe informacje związane z tym, co wydarzyło się tuż przed katastrofą. Panie Marku, może pan by uzupełnił właśnie, a poza tym z punktu widzenia informatyka, to co jest w środku tej czarnej skrzynki? W środku tej czarnej skrzynki jest specjalne urządzenie rejestrujące. Ono jest oparte na takiej specjalnej taśmie, która w sposób cyfrowy lub analogowy rejestruje wszystkie parametry lotu bądź też rozmowy. Ona jest zabezpieczona przed oczywiście temperaturą, która się wydziela w momencie, kiedy no, samolot wybucha, kiedy się rozbije, jest zabezpieczona przed wodą, przed wszystkimi innymi czynnikami. Tych czarnych skrzynek jest rzeczywiście w tej chwili najczęściej dwie, chociaż nawet już w tej chwili trzy, bo jedna stanowi, że tak powiem, zapasową czarną skrzynkę. Zdaje się, że na samolocie, w samolocie prezydenckim były trzy skrzynki. Trzy czarne skrzynki, tak. Jedna była tak zwaną skrzynką właśnie jedna prawdopodobnie, bo to, no, to nie są rzeczy, które są tak często podawane do wiadomości publicznej. Ja tutaj nie jestem też specjalnie specjalistą do końca w tej dziedzinie. Opieramy się na pana wiedzy, panie Marku, ponieważ jak mówiłem, specjaliści, którzy zajmują się tymi sprawami, no niestety z racji żałoby narodowej nie mogą wziąć udziału w tego typu... Oczywiście, to jest zrozumiałe, natomiast jedna ze skrzynek prawdopodobnie tworzy taką kopię zapasową tych pozostałych dwóch, czyli w jakiś sposób z nimi współpracuje. Czarne skrzynki są też dzisiaj wyposażone bardzo często w urządzenia naprowadzające, które umożliwiają ich zlokalizowanie. Natomiast taka ciekawostka zupełnie, może troszeczkę poza, ale Polska jest potentatem w dziedzinie produkcji tych czarnych skrzynek i jedna z polskich firm wyspecjalizowała się w ich produkcji. To rzeczywiście zaskakująca informacja. Tak, zaskakujące, przy czym dostarcza te czarne skrzynki do najpoważniejszych producentów sprzętu lotniczego na świecie. Panie Marku, mówił pan, że to jest zapis na taśmie. Tak, na specjalnej taśmie. Analogowy albo cyfrowy? Rozumiem, tak. Że chyba teraz to już cyfrowy. To zależy, ponieważ jakby to ująć, generalnie czasem zapis analogowy pewnych parametrów lotu bywa bardziej trwały pod wieloma względami niż zapis cyfrowy. Czy to wynika z faktu, bardzo prostego faktu, tak jak w magnetofonie takim, powiedziałbym, tradycyjnym, tak, że na taśmie zawsze coś się zapisze? Może być to zniekształcone, ale ciągle da się odczytać. Natomiast zgubienie dużej ilości bitów z powodu no, na jakiegoś uszkodzenia w przypadku zapisu cyfrowego powoduje już kompletną niemożność odczytania pewnych danych. Czyli to jest jakby takie skrzyżowanie magnetofonu ze streamerem i jeszcze dodatkowo... To jest coś bardzo podobnego do streamera. Tak bym to określił. A skoro mówię o tych sprawach, skoro mówimy o tych sprawach, to ta trzecia skrzynka, o której pan przed chwilą wspomniał, to ona robi kopie zapasowe z tych obu, tak? Znaczy może nie tyle bezpośrednio, co ona jakby duplikuje ich działanie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć tego na 100%, ale przypuszczam, że tak to właśnie jest, dlatego że... No. Myślę, że chodzi tutaj o Quick Access Recorder, czyli rejestrator eksploatacyjny, czy też szybkiego dostępu zwany Quick Access Recorder. I ten rejestrator może być z użyciem solid state dysków. I w tym momencie mamy do czynienia z elektroniką. Przy czym jest to element dodatkowy FDR-a, czyli tego głównego rejestratora.